Dzień dobry, witam Cię w niedzielę 19 marca i chcę to zrobić Bożym Słowem, które ma nas tego dnia prowadzić. I tak, fragment Starego Testamentu wyjęty jest z pierwszej księgi Samuela, z modlitwy Anny, która zapisana jest w drugim rozdziale, w drugim wierszu. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo poza Tobą i nie ma takiej skały jak nasz Bóg. A słowo Nowego Testamentu, to fragment listu Piotra, gdzie w rozdziale pierwszym, pierwszego listu Piotra, w wierszu 15, czytamy: Ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Myślę, że bardzo wiele słyszymy o świętości. Zarówno w tym pozytywnym, jak i nie do końca dobrym i właściwym znaczeniu. Nie jest taki święty. Ym. Święty często kojarzony jest z kimś, kto postępuje w jakiś wyjątkowy, doskonały sposób. Można by było w ten sposób zinterpretować słowa apostoła Piotra. Bądźcie święci w swoim postępowaniu. A więc wydawałoby się, że świętość przynależy tylko do właściwego czynienia. Właściwych uczynków, właściwej postawy. Tylko to nie do końca zgodne jest z całą myślą tego, co to znaczy święty. Doskonale wyłapała to Anna. Kobieta, która oczekiwała ratunku i cudu. Kobieta, która bardzo chciała mieć dziecko. Ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że nie będzie jej to dane. Mówi: Nikt nie jest tak święty jak Pan, jak Ty, Panie, byśmy dzisiaj powiedzieli, bo z kontekstu dowiadujemy się, że słowa te pochodzą z modlitwy skierowanej bezpośrednio do Boga, gdyż nie ma nikogo poza Tobą. A więc święty jest tylko Bóg, i święte jest wszystko to, co do Niego należy. Święte nie jest Twoje postępowanie, nie jest moje postępowanie. Święte nie są uczynki. Święty jest Bóg i Ty, który do Niego należysz. Kiedy więc apostoł Piotr pisze o świętym postępowaniu, mówi o postawie świadomego przynależenia do Boga, świadomego bycia Jego dzieckiem, Dlatego chciałbym Ci takiego świętego, świadomego dziecięstwa Bożego życzyć na dzisiaj i na każdy następny dzień. Niech Pan Bóg ci błogosławi.